Dzień dobry. Dzisiaj temat, czy da się pojąć to, że Chrystus jest Bogiem i jednocześnie człowiekiem? Chrystus jest Bogiem i jednocześnie człowiekiem. Czy da się to pojąć? Nie, tego nikt z ludzi nie pojmie. Bóg jest zbyt wielki, aby mógł być poznany, pojęty i zbadany za pomocą bardzo ograniczonego ludzkiego umysłu. Ale to, co czytamy, możemy w to uwierzyć. To, co czytamy w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, w Biblii. I możemy w Niego wierzyć i Jemu wierzyć. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że możemy w Niego wierzyć i Jemu wierzyć. Tę niepojętą prawdę możemy przyjąć wiarą. Bogiem był Słowo. Bogiem było Słowo. I Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Pan Jezus jest nazwany Słowem. Pierwszy raz, pierwszy werset Ewangelii Jana. A Słowo stało się ciałem. A Słowo stało się ciałem. Przybrało postać ludzką, jak czytamy też w Ewangelii Jana, 14 rozdział pierwszego rozdziału, 14 werset pierwszego rozdziału, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. I widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Także możemy przeczytać Mateusza, 11 rozdział, 27 werset. Mateusza 11:27. Wszystko dane mi jest od Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn objawić zechce. Czyli widzimy wyraźnie, nikt nie zna Syna, tylko jak tylko Ojciec. Więc jest to bardzo ważne, aby rozumieć, że Chrystus jest Bogiem i jednocześnie człowiekiem. Chrystus jest człowiekiem i jednocześnie Bogiem. I na pytanie, Chrystus jest Bogiem i jednocześnie człowiekiem, czy da się to pojąć, odpowiedź jest oczywiście, nie da się tego pojąć ludzkim umysłem.